Koncert symfoniczno-oratoryjny w Garnku na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń kulturalnych gminy Kłomnice. W czerwcowy wieczór w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny po raz kolejny wspomniano Edwarda Reszkę, od którego śmierci mija 101 lat. Reszkowie troje muzykujący jego rodzeństwa, Jan, Edward i Józefina Reszkowie, byli jednymi z największych śpiewaków operowych końca XIX wieku, początku XX. Co prawda Józefina zakończyła bardzo wcześnie swoją karierę artystyczną, bo w 1884 roku, kiedy to wyszła za mąż. Natomiast Jan i Edward kontynuowali do pierwszych lat już XX wieku. Szczególnie znane są ich występy w tych najważniejszych teatrach operowych świata. W Londynie, w Paryżu, w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Celem muzycznych spotkań w Garnku jest upamiętnienie rodziny Reszków, która w okolicy posiadała prężnie działające majątki ziemskie i dwory. Chcieli też osiedlić się tutaj w Polsce, a ponieważ przy okazji tego, że w pobliskim Borownie osiedliła się ich siostra, wychodząc za mąż za Adama Michalskiego, który miał tutaj spory majątek, więc oni też postanowili zakupić sobie majątki tutaj w tej okolicy. Między innymi tak w rękach Edwarda Reszkę znalazł się Garnek, w rękach Jana Reszkę znalazł się Skrzydłów, oprócz tego kilka pomniejszych majątków jak Bartkowice, Chorzejnice, Witkowice, Kłobukowice. W organizację koncertu włączyły się instytucje kulturalne i muzyczne z regionu. W tym roku obchodzimy 101. rocznicę śmierci Edwarda Reszkę, dlatego tak jak co roku w maju ten koncert, z tym, że akurat w tym jubileuszowym roku niestety musieliśmy przesunąć na czerwiec z powodu dostępności muzyków, którzy właśnie dzisiaj występują. Co roku nasza szkoła, zespół szkół muzycznych bierze udział właśnie tutaj w obchodach, się są obchody. No to jest taki koncert jakby poświęcony pamięci Reszków, którzy no, jeśli chodzi o życie muzyczne Częstochowy, mają dosyć duże zasługi. Zawsze wspieramy tą imprezę i nagrywamy ją, filmujemy i wspieramy organizacyjnie. Także no, na pewno emocje i na pewno jakby poczucie obowiązku, takiego czystego, normalnego polskiego obowiązku. Wnętrze świątyni wypełnione było miłośnikami muzyki klasycznej. Niektórzy przyjechali tutaj specjalnie z odleglejszych zakątków województwa. Nie zabrakło także mieszkańców Garnka, dla których to nie tylko atrakcja muzyczna, ale i przypomnienie o dawnej szlacheckiej historii ich okolic. Coś pięknego. Ja bardzo lubię taką muzykę, dlatego zawsze się zjawiam, jeżeli jest taka okazja. Jestem zwolennikiem koncertów muzyki klasycznej, także no, dla mnie to jest coś przyjemnego i zupełnie dobre do posłuchania i do przeżywania, jeśli chodzi o tego typu muzykę. Dla mnie jest to bardzo ważne, bo się tutaj urodziłem. Stąd wyemigrowałem, mając 2,5 roku. Cieszymy się, że pamięć o Reszkach wróciła. Na tych, którzy zdecydowali się na udział w koncercie, czekała prawdziwa muzyczna uczta. Wystąpiła orkiestra symfoniczna i chór mieszany Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie, chór Instytutu Muzyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza w Częstochowie oraz chór mieszany imienia Królowej Polski Sanktuarium Jasnogórskiego. Ten występ jest naprawdę ważny, ponieważ przygotowywaliśmy się do niego cały rok i to jest tak jakby już tradycja naszej szkoły, że występujemy tutaj. I przygotowania były naprawdę ciężkie, bo najpierw ćwiczył sam chór, później musieliśmy się jeszcze zgrać z orkiestrą.
W Garnku i okolicy nie zachowało się zbyt wiele materialnych pamiątek po rodzie Reszków. Jedną z nielicznych jest dawna stróżówka w centrum miejscowości. Dlatego szczególnie ważne są takie wydarzenia, które przypominają o historii i wywołują poczucie dumy wśród lokalnej społeczności.